Szczęść Boże, drogie dzieci, mam dla Was propozycję. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób wyglądają Wasze posiłki. W jaki sposób się zaczynają, jak długo trwają. Co robicie w czasie posiłku? Czy tylko jecie, a może też i rozmawiacie? No i w jaki sposób się kończą? Do dzisiejszej pracy przygotujcie niebieską kartkę, kawałek tekturki, kawałek żółtej kartki, brązową plastelinę, klej, nożyczki, czarny marker, białą bibułę i watę. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Krok pierwszy. Ojciec Jacek powiedział, że w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego zostaliśmy ochrzczeni i możemy się modlić do naszego Boga. Z żółtej kartki wycinamy trójkąt, który symbolizuje Boga Ojca. Naklejamy na kartce i rysujemy w środku oko. Wycinamy promyki i naklejamy pod trójkątem oraz niebo z watą. Dzisiaj wykonamy pracę, która będzie nam przedstawiać Trójcę Świętą, czyli Boga, który jest naszym Ojcem, Syna, który nas zbawił i Ducha, który nas umacnia. Krok drugi. Ducha Świętego wykonujemy w ten sposób. Z tektury wycinamy kawałek góry i naklejamy na dole kartki. Robimy krzyż z plasteliny, który symbolizuje nam Syna Bożego. Drogie dzieci, czego uczy nas ta dzisiejsza Ewangelia? No na pewno tego, że Pan Bóg jest zawsze z nami. Szczególnie wtedy, kiedy się modlimy. Bo przecież jesteśmy ochrzczeni. Przecież zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I możemy się modlić do naszego Boga, który jest Ojcem, który jest Synem i Duchem Świętym.